Witajcie, kochani! Myślę, że już w większości się znamy, ale jestem Karen z Przymierza Miłosierdzia w Warszawie i rozważamy razem Słowo Boże. Dzisiaj będzie to Ewangelia według świętego Marka, rozdział 3, wersety od 13 do 19. I prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przychodził, abyś wypełniał przestrzeń między nami, bo Ty jesteś poza czasem, poza przestrzenią. Ty możesz łączyć nas w jedno. W Tobie możemy być teraz wszyscy razem. I prosimy Cię, otwieraj nas, otwieraj nasze serca, byśmy potrafili przyjąć to, co masz dla nas i czyń, co zechcesz. Przyjdź, Duchu Święty. Posłuchajmy. Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Dziś jesteśmy z Jezusem podczas wyboru 12 apostołów. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. To jest zdanie, które szczególnie mówi do mnie dziś. Jezus przywołał, a oni przyszli do Niego. Bóg powołuje, Bóg przywołuje, a my odpowiadamy na to wezwanie. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Wszystko jest łaską i w ogóle pierwsza jest łaska. Łaska jest pierwsza. To jest właśnie takie niesamowite. I my nie musimy zupełnie na tę łaskę zasłużyć. Po prostu Bóg wybiera tych, których chce. My nie musimy tu być jacyś wyjątkowi. Apostołowie nie byli wyjątkowi. Oni po prostu zostali apostołami, bo Bóg tak chciał, bo Bóg przywołał ich do siebie, Bóg ich wybrał. Pierwsza jest łaska i wszystko jest łaską. Wszystko to, co masz, to, co jest dookoła Ciebie, Twoje pragnienia. Wszystko to, co dobre, to, co czynimy dobrego, pochodzi od Niego. Jest jakąś odpowiedzią. Odpowiedzią już na tą łaskę, która jest pierwsza, która przychodzi pierwsza, jest pierwsza w naszym życiu. I ta łaska dopiero uzdalnia nas. Ta łaska nas przemienia. Ta łaska nas kształtuje, tak samo jak apostołów właśnie, którzy no właśnie nie byli nikim wyjątkowym, mieli wiele słabości, ale Bóg ich wybrał. I ta łaska, to zawierzenie, to zaufanie Boga, który daje tę łaskę właśnie, który wybiera, który powołuje, powoduje tą zmianę w człowieku, tą zmianę w nas. Ta łaska nas przemienia, ta łaska nas uzdalnia. Uzdalnia do wykonania właśnie tego, czego Bóg od nas oczekuje. Ta łaska właśnie. To tak do mnie dziś najbardziej przemawia. Prośmy dziś o taką otwartość. Otwartość, o taką wdzięczność za te wszystkie dary, którymi Bóg nas obdarza. Pamiętajmy, że wszystko jest łaską, że to Bóg nas wybrał najpierw. Że pierwsza jest łaska, a my po prostu módlmy się o to, abyśmy potrafili na tę łaskę odpowiedzieć, abyśmy potrafili ją przyjąć i bądźmy otwarci. Ta łaska będzie nas przemieniać, kształtować, uzdalniać, abyśmy mogli realizować ten właśnie Boży wybór, Boży zamysł względem nas. Dzięki, kochani, do zobaczenia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.